cześć, witam was wszystkich. Ten pucharek polega na tym, żeby spróbować skoczyć na głowę naszego towarzysza. Podczas gry będziemy mieli czterech takich towarzyszy. To jest nasz pierwszy, Indryk. I to polega na tym, żeby skakać, aż pojawi się odpowiedni komentarz. Będzie ich tam trochę, ale ten jeden taki właściwy się pokaże. Wtedy będziecie wiedzieć, że ten skok, tą próbę skoku na jego głowę będziecie mieli zaliczoni. Zaraz tutaj widzicie, właśnie na tym to wygląda. Możecie co przeczytać. Teraz przejdziemy już do postaci, do naszego towarzysza Draga. Tu jest też dokładnie ta sama sytuacja. Skaczemy, aż pojawi się odpowiedni komentarz. Pamiętajcie też o tym, że jeżeli to nie nastąpi i ten taki odpowiedni komentarz się nie pojawi, możecie przejść z sekcji kawałek i znowu spróbować to skoczyć. Tu już mamy Ludomira. To jest dokładnie ta sama sytuacja. Już tutaj się trochę powtarzam z tą sytuacją. Też powinien się odpowiedni komentarz wyświetlić i będziecie wiedzieć, że to jest to właśnie miejsce. Możecie ten pucharek... Aha, tutaj już przechodzę do ostatniego naszego towarzysza, to jest Ratika. Tu już dalej nie będę musiał... Znaczy nie mówię wam już tutaj, co macie robić, bo już będziecie o tym wiedzieć z poprzednich towarzyszy, o których wam wspominałem, czyli skaczemy, komunikat się wyświetla i tutaj powinien się też pucharek wyświetlić. Możecie to zrobić już podczas ten pucharek podczas pierwszego aktu. Pamiętajcie, że jak coś sknucicie, to ta gra ma 4 czy 5 aktów, o ile dobrze pamiętam, także miejsc, żeby zrobić ten pucharek, czyli skoczyć na głowę towarzysza, próbując skoczyć na głowę naszego towarzysza, macie dużo, także nie musicie o tym martwić, tylko po prostu pamiętajcie, że jest coś takiego i żeby to zrobić. No, mam nadzieję, że tyle informacji wam wystarczy, żeby zaliczyć ten pucharek. Mam nadzieję, że filmik wam się przyda i podoba. Ja się już z wami żegnam. Do usłyszenia, hej!